mam takie dla was słowo, to co śpiewaliśmy w uwielbieniu o porządku Bożym. W Królestwie Bożym jest porządek z wiary w wiarę i z chwały w chwałę. Chcę wam coś powiedzieć. Chcę, żebyście się nie frustrowali, oglądając mężów Bożych. Jeśli jesteś człowiekiem, który przypatruje się mężom Bożym i jesteś sfrustrowany, to w ogóle wystąp przeciwko duchom frustracji. To, co dzisiaj jest w naszym życiu, to, co się manifestuje w naszym życiu, jest to rozłożone w czasie. Rozumiecie? Nie pozwól, aby diabłu udało się wsadzić do twojego serca potępienie, bo wiem, że wielu z was podejmuje ryzyko, wchodzicie w nowe etapy swojego życia. Zaczynacie wierzyć. Wielokrotnie po jednym razie nie widzicie odpowiedzi, frustrujecie się i robicie krok do tyłu. I tak diabeł okrada Kościół. Jeśli to jesteś ty, to wyjdź dzisiaj z tego miejsca i pamiętaj, że jest zasada z wiary w wiarę i z chwały w chwałę. Zasada jest taka, abyś się nie wycofał. Jeśli upadniesz, to podnoś się, rozumiesz? Tak jak Artur kiedyś napisał, poprawiaj koronę i natychmiast zarządzaj. Natychmiast zarządzaj. Jezus powiedział, że duch tego świata nie ma nic do nas. Jeśli ty złapiesz tą zasadę, rozumiesz, że potępienie w ogóle nie ma do ciebie dostępu, to w ogóle jesteś w niebie. I odchodzi. Nie tam, w wieczności, tylko tu na ziemi, abyś już doświadczał nieba. Amen.